Kochani, ja dzisiaj chciałbym podzielić się z wami kilkoma prawdami na temat zarządzania. Gdzie ja mniej więcej od 18 roku życia i później od studiów stykałem się z różnymi definicjami zarządzania. Wszystkie były takie zewnętrzne, tak? Musiałem jakoś przyjąć, jakieś się nauczyć, ale do końca jakby nie rozumiałem istoty, co to w ogóle jest to zarządzanie i o co w tym chodzi. Więc zacznę może od definicji, ale posłużę się tutaj pewnym przykładem. Mianowicie tak. W monarchii to król sprawował władzę ustawodawczą, władzę wykonawczą i władzę sądowniczą. Nawet jeśli w różnych wersjach, na różnych odcinkach czasu używał do tego różnych urzędników, czy wspomagał się radami, tak? To cała władza ustawodawcza, wykonawcza, sądownicza, choć wtedy jeszcze się tak nie nazywała, tak? Była sprawowana przez monarchę. Tak? Obok rozwijała się, wiemy o tym doskonale, światowa demokracja, która oparta była na innych zasadach. Między innymi też twierdzono, że aby przeciwdziałać tyranii, tak, czyli takiej bezbożnej formule sprawowania władzy w monarchii, trzeba coś z tym zrobić. No i za sprawą Monteskiusza w XVIII wieku wprowadzono trójpodział władzy, tak? Ustalono władzę ustawodawczą, władzę wykonawczą i władzę sądowniczą, powierzono im innym organom, tak? Czym w ogóle było to podszyte? Przede wszystkim lękiem, brakiem zaufania, totalnym brakiem zaufania i chęcią kontroli, tak? Jednych osób przez drugich, no bo to się ściśle związało z tym, że był ten brak zaufania. Dobra, więc o co chodzi w zarządzaniu w życiu chrześcijanina? W zarządzaniu w życiu chrześcijanina chodzi o to, aby połączyć te wszystkie trzy obszary. I tak, konstytucją jest Boże Słowo. To ono wytacza pewne ramy, w których my się poruszamy. I to dotyczy zarówno słowa logos, czyli słowa spisanego, jak i takich ogólnych zasad duchowych, jak i słowa rema, czyli słowa objawionego każdemu człowiekowi. To słowo logos i to słowo rema to jest to coś, w czym my się tak naprawdę poruszamy. Tak? To jest jakby ta konstytucja. Ale dalej. Odpowiednikiem władzy ustawodawczej, bo to bardzo ważne jest, odpowiednikiem władzy ustawodawczej jest podejmowanie decyzji. Podejmowanie decyzji zgodnych z tym logos i zgodnych z tym rema. Czyli mamy konstytucję, mamy to Boże Słowo i teraz odpowiednik władzy ustawodawczej, to jest podejmowanie decyzji. Podejmujemy decyzje. One są zgodne z logos i zgodne z rema. Dalej. Odpowiednikiem władzy wykonawczej jest wykonywanie tych decyzji. Wykonywanie. Mamy być wykonawcą słowa. Wykonawcą słowa, tak? Czyli podejmowanie odważnych kroków wiary, tak? W wykonaniu powziętych wcześniej decyzji. Władza wykonawcza, tak? Czyli odważne kroki. I wreszcie odpowiednikiem władzy sądowniczej no jest osądzanie swojej duszy. Osądzanie swojej duszy, postaw, zachowań, naszej motywacji. To jest właśnie jakby kwintesencja, jeśli chodzi o zarządzanie. Czyli po pierwsze, podejmowanie decyzji, tak? Zgodnych z logo, zgodnych z rema. Po drugie, wykonywanie tych decyzji poprzez kroki wiary, tak? I trzecie, osądzanie swojej duszy. Co to oznacza? Co to oznacza, żeby to jakby przełożyć na takie praktykę życia? Nie zarządzasz właściwie, jeśli tylko znasz Boże Słowo, ale nie podejmujesz decyzji. Nie zarządzasz właściwie. Nie zarządzasz też właściwie, jeśli odbierasz objawienia od Boga, ale nie podejmujesz decyzji. Bo cały czas szwankuje ta władza ustawodawcza, czyli to podejmowanie decyzji. Ja znam sporo osób, które
dużo bardziej lodnie niż ja poruszają się na pułapie Biblii. Są w stanie przytoczyć każdy werset, stronę znaleźć dokładnie. Ja wiem, ale czasami nie jestem w stanie ich tak zlokalizować. Ale w ich życiu nie działa zarządzanie, bo oni nie podejmują decyzji zgodnie z tym słowem. Znam też osoby, które praktycznie, znaczy, które bardzo często otrzymują różnego rodzaju objawienia, ale one z tym nic nie robią. Te objawienia są z Bogu. Jakby to zarządzanie na pułapie podejmowania decyzji, czyli tutaj, jak użyłem tego odpowiednika, tej władzy ustawodawczej, ono nie działa. Dalej, nie zarządzasz prawidłowo, jeśli podjąłeś już decyzję, ale nie wykonujesz kroku wiary. Nie wykonujesz kroku wiary. Podjąłeś decyzję i teraz w wierze żyjesz zgodnie z tą decyzją. Żyjesz zgodnie z tym. Jeśli tego nie robisz, to znowu szwankuje jeden element zarządzania. Bycie wykonawcą słowa. Tak? I dalej, nie zarządzasz prawidłowo, jeśli nie osądzasz swojej duszy, postawy, zachowań i motywacji. Jeśli tego nie robisz, nie zarządzasz prawidłowo. I wiecie, powyższe te rzeczy dotyczą każdego człowieka, tak? Bo odpowiedzialność za zarządzanie, za szafarstwo naszym życiem, tak? No spoczywa na nas, tak? I w tym się zawiera właśnie kierunkowo umartwianie ciała, tak? I uświęcanie naszej duszy. To jeśli chodzi o samą jakby istotę zarządzania. Natomiast chciałem powiedzieć jeszcze o takich kilka praktycznych rzeczach, z którymi ja się stykałem, z którymi się stykam na pułapie takiego szeroko rozumianego zarządzania, albo zadaniami, albo osobą, gdzieś generalnie sobą. I pierwsza rzecz, którą dostrzegam, to są braki lub błędy na poziomie celu, wizji, kierunku, myślenia strategicznego i takiego patrzenia długoterminowego. Wiecie, to są te... Ja bym to sprowadził tak naprawdę do takich dwóch tych prostych pytań, tak? Po pierwsze, czego chcesz? A jak już zadałeś sobie pytanie, czego chcesz, to jest to drugie znienawidzone pytanie wśród chrześcijan, bardzo często, tak? W jaki sposób zamierzasz to osiągnąć? I nie chodzi mi tutaj, bo nikt z nas, bo żyjemy z wiary w wiarę, nie widzi końca, tak? Żyjemy, robimy jeden krok wiary, widzimy dalej. Ale chodzi mi kierunkowo, tak? Czy ty masz latać, czy ty masz nurkować? Kierunkowo my musimy wiedzieć, w jaki sposób zmierzamy do tego, czego chcemy. Wiecie, bardzo często, jeśli ja na różnych odcinkach tak, pomagam różnym osobom w zarządzaniu, tak, w różnych sferach, to tak naprawdę dotyczy to eliminacji chaosu, to po pierwsze, a po drugie to jest zaplanowania lub usystematyzowania tego, co w nich zostało złożone. W nich to jest. W nich to jest. Oni to przyjęli. Teraz tylko mają problem, żeby z takiej pokręconej drogi, wizji, jakby zrobić z tego jasny kierunek. Nie? Ale to są te pytania, które w ogóle warto sobie zadawać. Jeśli już wiesz, czego chcesz, to w jaki sposób chcesz to osiągnąć, tak? To jest pierwszy z takich aspektów. Drugi, który zauważam, to generalnie problem z przywództwem i brak przywództwa. Jest taka zasada duchowa, tak? Gdzie nie ma objawienia, tam lud się rozprzęga. Ja powiem więcej, właśnie na podstawie objawienia powiem, gdzie nie ma przywództwa, tam lud się rozprzęga. Gdzie nie ma przywództwa. My tak naprawdę jesteśmy powołani do tego, żeby zarządzać, żeby przywodzić. I zobaczcie, już na prostym pułapie samej konstrukcji naszego człowieka, że jesteśmy duchami, mającymi duszę, tak, i chodzącymi w ciele. Jeśli z perspektywy ducha nie będziemy zarządzali sobą, to ciało będzie szło jedną stronę, dusza będzie wołała w drugą stronę, a życie będzie rozlazłe, tak? Od przypadku do przypadku. Już od sama nasza istota jakby, tak, żebyśmy w ogóle wzrastali, tak, wymaga zarządzania. Ale to zarządzanie dotyczy wielu czynności. Dotyczy też czynności zbiorowej, tak? To nie jest tylko tak, że jak idziemy na wojnę, to musi być generał, dowódcy poszczególnych jednostek. Kiedy idziemy razem sprzątać, nie wiem, trawnik, tak? Czy być okna, my również potrzebujemy przywództwa. Potrzebujemy przywództwa w tym obszarze. I powiem wam tak, w naszym domu
Są tematy, którymi zarządzam ja, a są tematy, którymi zarządza Julita, tak? Ale nie ma takich dziedzin, którymi nikt nie zarządza, albo dzieci, tak? Bo to by była patologia. I nie mamy z tym problemu, żeby się w tym poruszać. Że w pewnych tematach ja jestem liderem tego zadania, w pewnych obszarach to jest Julita. Natomiast to wymaga przywództwa. Trzecia rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to generalnie problem z delegowaniem zadań. Ja nie będę tutaj o tym mówił, ponieważ chcę się krótko z wami podzielić tym słowem, ale przeanalizujcie, jeśli macie na to ochotę, przeanalizujcie w domu, w jaki sposób zarządzanie zadaniami rozwiązał Salomon. Jak wiele osób było zaangażowanych, jak mocno rozwinięte było delegowanie zadań. Tak? To jest generalnie najczęstszy błąd młodych kierowników, młodych liderów. I wiem, o czym mówię, bo też go popełniałem w swoim życiu zawodowym. Wiecie, ludzie robiący wszystko sami, przemęczeni, niewyspani, sfrustrowani, dochodzący do takiego momentu, że włącza się syndrom ofiary. Jak to? To ja się tak poświęcam. Pracuję 14 godzin. Nie śpię. I co? Nie doceniacie tego? Wiecie, kiedyś Duch Święty to wyraźnie pokazał. Pokazał mi to wczoraj, bo ja byłem w takim miejscu, nie delegowałem zadań, nie potrafiłem tego zrobić. Po pierwsze, wydawało mi się, że sam zrobię to najlepiej. I ja też wszedłem w tą postawę ofiary. Jak to? Nie można ode mnie... Poczekaj, przecież ja robię wszystko, co mogę. I Duch Święty mi to powiedział. Źle zarządzałeś. To są słowa, które... No, one są trudne dla duszy w takiej sytuacji, ale to prawda jest. To prawda jest. Jeśli nie delegujesz zadań, na jakimś krótkim odcinku czasu, tak? Na jakimś krótkim, w fazie przejściowej, przez coś przechodzimy, zdarzają się takie sytuacje, że to wymaga większego poświęcenia czasu. Natomiast jeśli coś jest nagminne, to jest związane z tym, że są albo źle podejmowane decyzje, albo są one w niewłaściwy sposób wykonywane, że jest to złe zarządzanie, tak? Jeśli nie masz na kogo delegować zadań, tak? To zrezygnuj z tych, które są nieistotne, albo z tych, które są najmniej istotne. Rezygnacja z zadań to również element zarządzania. Wiecie, ja bardzo często słyszę w takich sytuacjach, jak tych rzeczy nie zrobię, to świat się zawali. To jest nieprawda. Jestem w stanie ci to udowodnić. Jeśli tak uważasz, możemy dzisiaj porozmawiać po spotkaniu na ten temat, odstawisz pewne rzeczy i zobaczysz, że nic takiego się nie wydarzy. I ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć w zakresie tych różnych takich płaszczyzn i aspektów związanych z zarządzaniem, to są puste przebiegi. A raczej unikanie pustych przebiegów, tak? Na przykład wspólnego wyrzucania śmieci przez małżonków. Specjalnie to mnie przerysowuje, ale ktoś kiedyś zarzucił Julicie, że ona nie wie wszystkiego, co robię ja, a ja nie wiem wszystkiego, co robi ona. Że Boże małżeństwo powinno wszystko robić razem. Ja wam powiem tak, to bzdura jest, bo razem to mamy seks uprawiać. Doba każdego człowieka, 24 godziny na dobę. I chodzi o to, aby efektywnie zarządzać tym czasem. Efektywnie zarządzać tym czasem. 24 godziny na dobę, tak? Gdybym ja miał zajmować się czymś, czym zajmuje się moja żona, to musiałbym zrezygnować z czegoś, czym zajmuje się dzisiaj. Jeśli teraz ja mam właściwie poustalane priorytety, jeśli ja wiem, co chcę jakby i w jaki sposób zamierzam to osiągnąć, tak? To ja sobie nie mogę pozwolić na to. Nie mogę sobie na to pozwolić, tak? To jest, wiecie, no, taki przykład, tak? Co do zasady, jakby
ogarnianie rzeczy wewnątrz domu bardziej spoczywa na mojej żonie, ogarnianie rzeczy na zewnątrz domu spoczywa na mnie. Ona nie zna moich tajnych technik koszenia, a ja nie znam wielu rzeczy, którymi zajmuje się ona. Wiecie, co ludzie mówią w tym momencie? Bo to jest ważne. A jakby jej nie było? To jest system lękowy. Bo ona jest i będzie. Dobrą nowinę mam dla tych, którzy w taki sposób myślą, tak? Jakby jej nie było. Oczywiście, w sytuacjach, w których coś czasowo się zmienia, tak jak teraz, wyjeżdżam na kilka dni w tygodniu do pracy, te pewne rzeczy się zmieniają. Dostosowujemy to. Dostosowujemy, tak? Ale zasada cały czas jest ta sama. Brak pustych przebiegów. I wszyscy powiedzieli: Amen.